wspólnota, jakim jest Kościół, to ogromny dar, gdzie możemy gromadzić się na modlitwie i wypowiedzieć to, z czym przychodzimy do świątyni. Dzisiaj wyjątkowy dzień, gdzie widząc rozpad i wojnę i krzywdę człowieka pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka. Również tutaj pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego stajemy do wspólnej modlitwy o pokój dla syna, o dobre rozwiązanie, nie była przelana kolejna krew. To nasza modlitwa i rozmowa z Bogiem ma wyjednać dla tych, którzy decydują na właściwą wypowiedź i właściwą decyzję. Dzisiaj gromadząc się tutaj, staniemy przy ołtarzu, bo chcemy podczas tej mszy świętej modlić się w intencji Katolickiego Stowarzyszenia Racji Chrystiana, szczególnie w tym oddziale Pogromu Krzemina, by poświęcić sztab. I proszę o to. Wspólnych działań, które potrzebuje tożsamość, potrzebuje i dobrych znaków, które reprezentują
błogosławiony jest Pan, o Boga moja. Do radia kochani, prawda? No właśnie. Tak. Nie wiemy. Nie ma problemu. Zaraz zobaczymy, bo jeszcze do nas.